Pójdziemy do Edwarda. Eduardo se haga cargo de mi embarazo. ¿Era mi hermano? To był mój brat Anselmo? Tak. Twój brat. Jakieś złe wieści? Nie. Dlaczego pytasz? Widzę po twojej minie. Tak, miał złe wieści. Przynajmniej dla mojej dzieciny. Co się stało? Mów cicho. Nie usłyszy, bo śpi. Chodzi o to, że mąż Mariciuj ma żonę, która wróciła, choć wszyscy myśleli, że nie żyje. A teraz ona oczekuje dziecka. Opracowanie wersji polskiej, Studio Publishing. Tekst Daniel Wegner. Czytał Mariusz Siudziński.